To był trudny i bardzo zacięty pojedynek. Tak siatkarki szkoły mistrzostwa sportowego podsumowały drugi finałowy mecz o mistrzostwo trzeciej ligi siatkówki kobiet z MUKS Piątka Sandomierz. A zaczęło się od porażki w pierwszym secie. Musiałyśmy się bardzo dobrze skoncentrować, końcówki przede wszystkim wyciągać. Naprawdę sety były na przewagi. Był moment, gdzie przegrywałyśmy 24-18 i wygrałyśmy tego seta. I właśnie ten trzeci set okazał się przełomowy. W meczu był remis, a siatkarki SMS, aby wygrać partię, musiały obronić aż 6 piłek setowych. To się udało. I wtedy poszłam na zagrywkę i wtedy moje serce po prostu już było tutaj, ale dałyśmy radę, dziewczyny tam blokiem harowały w obronie, broniłyśmy każdą piłkę. Z takiego stanu wyciągnąć to pierwszy raz w mojej karierze zdarzyło mi się, żeby dziewczyny taki prezent fajny mi zrobiły i z kolei tego seta wygraliśmy 30-28. Zawodniczki SMS wygrały również czwarty set do 18 i całe spotkanie 3-1. Siatkarki ze szkoły mistrzostwa sportowego okazały się lepsze w dwóch meczu od MUKS Piątka Sandomierz i sięgnęły po mistrzostwo trzeciej ligi. To była taka radość, no nie do opisania, naprawdę. Wybiegłyśmy na boisko, zaczęłyśmy biegać, krzyczałyśmy. Był to bardzo ciężki mecz dla nas. Naprawdę godny miary finału rozgrywek trzecioligowych. Sandomierz postawił nam bardzo trudne warunki. Tytuł MVP, czyli najbardziej wartościowego gracza, trafił na ręce Anety Kasprowicz. To jest sukces całego zespołu. Tu nie ma indywidualności, jesteśmy zespołem, każda na to ciężko pracowała, na to, żebyśmy były tym mistrzem. Ostrowczanki w drodze po złoto nie przegrały żadnego meczu i straciły tylko dwa sety. Jednak wbrew statystykom zawodniczki, jak i sztab trenerski podkreślają, że nie był to łatwy sezon, a złoty medal to efekt ciężkiej pracy na treningach. Były ciężkie treningi dwugodzinne, wieczorne, bo miałyśmy treningi oczywiście w godzinach meczowych. No i to było, dało dużo w kość. Praktycznie od miesiąca sierpnia nie odpoczywamy. No, krótki okres był tylko na święta Bożego Narodzenia, natomiast, ale też dziewczyny wtedy były na turnieju w Rawie Mazowieckiej, także mają już naprawdę bardzo długi sezon w nogach i w głowach. Siatkarki SMS Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie deklarują, że nie spoczywają na laurach i przygotowują się do kolejnych rozgrywek.